I tą reakcję można podzielić na takie dwie fazy, które się różnią procesami, które zachodzą w człowieku i tym, jak człowiek się czuje. Najpierw jest faza odpływu, a potem przypływu. W fazie odpływu przeważają procesy związane z katabolizmem. Organizm jest po jakimś mocnym wydarzeniu. I jest nastawiony na produkcję energii. Może tak być, że chory wtedy jest wstrząsie, że jest obniżone ciśnienie tętnicze. Ogólnie będzie miał on zimną skórę, pomijając to miejsce uszkodzone, bo tam akurat będzie mocniejsze ucieplenie. W fazie katabolizmu też chory będzie nam chudł. Ma ujemny bilans energetyczny na pewno i nie da się tego za bardzo zmienić. Można temu tylko próbować zapobiegać trochę. No i ta faza trwa około tygodnia. Ujemny jest też bilans azotowy. I tutaj w tym filmie będę głównie mówił o tej fazie odpływu. No a jak chory przeżyje, dlatego tu jest strzałka taka przerywana. Tą fazę odpływu, to przechodzi w fazę przypływu, tak zwaną, gdzie już przeważają procesy anaboliczne, czyli niezwiązane z wytwarzaniem energii, tak jakby, tylko z budową, z odbudową, z regeneracją tkanek, gdzie przeważają procesy syntezy. No jest to właśnie faza zdrowienia, kiedy chory czuje się lepiej i trwa ona 2-4 tygodnie. I występuje wtedy dodatni bilans azotowy. Czyli możemy powiedzieć o ostrej reakcji zapalnej, o impulsacji nerwowej, śródbłonku i naczyniach krwionośnych oraz reakcji wewnątrzwydzielniczej, zmianach w organizmie, jakie dzieją się pod wpływem urazu. Na początku ostra reakcja zapalna. Uszkodzenie tkanek powoduje aktywację makrofagów tkankowych, które wydzielają różne czynniki zapalne. No i na przykład interleukina 8 odpowiada za przyciąganie monocytów i neutrofili. Tumor necrosis factor alfa, interleukina 1 i 6 aktywują komórki zapalne. Interleukina 1 powoduje gorączkę, a interleukina 6 odpowiada za stymulację wątroby do syntezy białek ostrej fazy. Tutaj przy tej interleukinie pierwszej mówię o gorączce i no, wtedy widać tą różnicę, że na przykład przyciąganie innych komórek zapalnych raczej ma miejsce konkretnie w miejscu uszkodzenia. I wtedy mówimy o efekcie parakrynnym, czyli w okolicy tego, gdzie dane mediatory są wydzielane, a taka interleukina pierwsza, jeśli powoduje gorączkę, to znaczy, że musi działać na podwzgórze, czyli tutaj mamy efekt endokrynny, ponieważ substancja wydzielona jest do krwi i z nią wędruje gdzieś i swoje działanie ma gdzie indziej w organizmie. No i ogólnie jest dużo różnych substancji wydzielanych, właśnie zarówno o działaniu prozapalnym, jak i przeciwzapalnym. Inhibitor proteaz, na przykład alfa-2-makroglobulina, interleukina 10, która hamuje układ odpornościowy, a do tych prozapalnych możemy zaliczyć prostaglandyny, kininy, składowe dopełniacza, proteazy i wolne rodniki. Zaś przeciwzapalne to na przykład przeciwutleniacze, takie jak glutation, witamina C, albo witamina A. Powiedzieliśmy o ostrej reakcji zapalnej. Teraz pora na śródbłonek i naczynia krwionośne. W wyniku ekspresji cząsteczek adhezyjnych na śródbłonku dochodzi do diapedezy leukocytów. Diapedezy, czyli to jest ten proces, gdzie leukocyty toczą się najpierw po śródbłonku, potem przyczepiają się i przechodzą na zewnątrz naczynia krwionośnego, dostają się do tkanki, gdzie sobie migrują. Uwolnienie kinin, prostaglandyn, tlenku azotu będzie nam powodowało rozszerzenie naczyń. A jeśli naczynia są szersze, to może przez nie przepłynąć więcej krwi. Także wzrośnie nam lokalny przepływ krwi, więc tkanka, która jest uszkodzona, tam skóra będzie cieplejsza niż w pozostałych miejscach.
No, co należy odróżnić od tego, co było na pierwszym slajdzie, że w tej fazie odpływu mamy ogólnie zimną skórę. No tak, ogólnie zimną, bo w pozostałych częściach organizmu tej krwi brakuje. Prawdopodobnie chory znajduje się we wstrząsie. Koloid z naczyń wycieka nam do zapalonych tkanek, no do tkanek objętych zapaleniem. I to nam będzie powodowało obrzęki. A również jest nasilona ekspozycja czynnika tkankowego, co z kolei powoduje krzepnięcie krwi. Uruchamia tą kaskadę. Powiedzieliśmy o śródbłonku i naczyniach krwionośnych, teraz pora na impulsację nerwową. Z uszkodzonych tkanek poprzez drogę rdzeniowo-wzgórzową boczną dostają się informacje o urazie do wzgórza, co powoduje pobudzenie układu współczulnego. No i mamy kilka efektów tego działania, takich jak uwalnianie noradrenaliny z zakończeń nerwowych, uwalnianie adrenaliny z rdzenia nadnerczy albo wzrost wytwarzania hormonów przysadki. No i ogólnie to, co możemy zaobserwować, to właśnie przyspieszenie oddechu, zwiększenie frakcji wyrzutowej serca poprzez zwiększenie szybkości, w jakim bije, i wzrost przemian metabolicznych, mających na celu właśnie wytworzenie energii, czyli to jest ta cecha fazy katabolizmu. No i reakcja wewnątrz wydzielnicza ma swoją przyczynę w dwóch wydarzeniach. Jedno z nich to utrata płynów, a drugie to duży wydatek energetyczny. I najpierw o tej utracie płynów. Jeśli organizm utracił dużo płynów, bo się na przykład wykrwawił, no to jego reakcją jest to, że chce oszczędzać płyny ustrojowe. W związku z tym teraz o płynach. Utrata płynów, no, może być to utrata różnych płynów, w zależności od tego, co się akurat dzieje. No, najprostsze takie, co nam się kojarzy, to możemy tracić krew w wyniku krwotoku. Płyn z elektrolitami, jeśli ktoś wymiotuje, ma biegunkę, poci się, albo ma na przykład odsysaną treść z żołądka. Normalnie przez skórę paruje woda, ale nie w jakimś zastraszającym tempie. Zaś jeśli chory jest poddawany jakiejś operacji takiej laparotomijnej, gdzie ma otwarty brzuch, no to wtedy tkanki są odsłonięte przez dłuższy czas i pozbawione tej ochronnej funkcji skóry, która też chroni przed parowaniem, no i wtedy parowanie jest nasilone. A w wyniku przesiąkania włośniczek dochodzi do utraty płynu podobnego do osocza. Tutaj dochodzi do wydzielania ADH, czyli hormonu antydiuretycznego. W jaki sposób? Baroreceptory aorty i tętnicy szyjnej reagują na obniżone ciśnienie tętnicze i pobudzają tylny płat przysadki do uwalniania ADH. Również takim sygnałem są aferentne impulsy nerwowe z miejsca urazu. Również wzrost osmolalności osocza w wyniku zmniejszenia objętości krwi pobudza osmoreceptory w podwzgórzu. Wyższe ośrodki mózgu, czyli takie związane ze świadomością, z myśleniem, również mogą pobudzać tylny płat przysadki. I mamy tutaj receptory w ścianach przedsionków, które są wrażliwe na rozciąganie. Jeśli zmniejszona jest objętość krwi, no to przedsionki słabiej się też rozciągają i to powoduje wysłanie impulsacji do tylnego płata przysadki, który uwalnia hormon antydiuretyczny. ADH wzmaga resorpcję wody, ale bez elektrolitów, w cewkach nerkowych dalszych i w kanalikach zbiorczych. Aldosteron, który to będzie zwiększał wchłanianie wody, ale i również sodu, a zwiększone będzie wydalanie jonów wodorowęglanowych i potasu. I znowu jest kilka mechanizmów, które wpływają na wzrost wydzielania tegoż aldosteronu. Między innymi po prostu hipowolemia i hiponatremia wpływają na komórki kory nadnerczy. Hipowolemia i obniżone ciśnienie tętnicze pobudza przedni płat przysadki do wydzielania ACTH, jak również i sam wzrost hormonu antydiuretycznego pobudza wydzielanie ACTH.
No i obniżone ciśnienie tętnicze będzie pobudzać plamkę gęstą, która spowoduje wydzielanie przez aparat przykłębuszkowy reniny, która to spowoduje przemianę angiotensynogenów w angiotensynę pierwszą, a ona pod wpływem enzymu konwertującego angiotensynę, głównie w płucach, będzie zamieniona w angiotensynę drugą. I angiotensynę druga, poza tym, że pobudza do wydzielania aldosteronu, to również jest czynnikiem, który bardzo mocno obkurcza naczynia, co no, powoduje wzrost oporu obwodowego i w ten sposób wzrost ciśnienia krwi, ale również pobudza ośrodek pragnienia. MAP to mean arterial pressure, czyli średnie ciśnienie tętnicze, które można obliczyć z takiego wzoru 1 trzecia ciśnienia skurczowego dodać 2 trzecie ciśnienia rozkurczowego. Mean arterial pressure zależy od cardiac output, czyli frakcji wyrzutowej, oraz oporu w tętniczkach. Cardiac output to jest frakcja wyrzutowa, czyli jaką objętość krwi serce przepompuje w trakcie minuty. Na co się składa cardiac output? Mamy tutaj stroke volume, czyli objętość wyrzutową, razy heart rate, czyli szybkość bicia serca w ciągu, no ilość uderzeń w ciągu jednej minuty. Opór w tętniczkach. W uproszczeniu głównie zależy to od promienia tętniczek. No i widzimy, że jest to odwrotność z promienia do czwartej potęgi, czyli jest to bardzo znacząca zmiana. Jest duży wydatek, więc potrzeba wyprodukować dużo energii. No i produkuje się ją z węglowodanów, z tłuszczy i z białek. Z węglowodanów jest glikogenoliza, czyli rozpad glikogenu. I tutaj jest używany głównie ten glikogen wątrobowy, bo glikogen jest też w mięśniach, ale on nie może być użyty poza mięśniami, więc w tym przypadku jest bezużyteczny. Glukoneogeneza, czyli wytwarzanie w wątrobie glukozy z produktów niecukrowych, czyli z tłuszczów albo z białek. W tym okresie katabolizmu jest zmniejszone wydzielanie insuliny, a jednocześnie jeszcze komórki nabywają większą insulinooporność. No i to powoduje, że co prawda jest wysoki poziom glukozy we krwi, no ale nie wszystkie komórki mogą z niej skorzystać. To powoduje, że chory jest w stanie hiperglikemii. Tłuszcze są używane w taki sposób, że wzrasta aktywność lipazy trójglicerydowej i powstaje w wyniku rozpadu tych tłuszczów glicerol, który jest włączany do glukoneogenezy, oraz wolne kwasy tłuszczowe, które mogą być wykorzystywane po prostu przez komórki organizmu, większość komórek, a część z nich w wątrobie jest przekształcana do ciał ketonowych. No i takim już mocnym stadium tego katabolizmu jest rozpad mięśni szkieletowych. Część tych aminokwasów będzie włączonych do glukoneogenezy, część jako pośrednie produkty do cyklu Krebsa, a część pod wpływem właśnie interleukiny pierwszej, szóstej, TNF-alfa w wątrobie będą zużyte do syntezy białek ostrej fazy. W okresie katabolizmu do około 8 dni po operacji mamy ujemny bilans azotowy, czyli chory wydala więcej azotu niż go przyjmuje. Samo głodzenie to jest po prostu dostarczanie nieodpowiedniej, niewystarczającej ilości jedzenia jak na zapotrzebowanie organizmu. No może mieć różne przyczyny, między innymi dlatego, że w szpitalu chory no często czuje się na tyle źle, że nie ma apetytu, dlatego że czeka na badania diagnostyczne, przy których musi być na czczo i nie może jeść, dlatego że czeka na operację i też musi być na czczo, albo po prostu jedzenie szpitalne nie wzbudza w nim apetytu. W początku, tak do 10 godzin bez jedzenia, mówimy o głodzeniu ostrym. Ono nie wydaje się być takie straszne w skutkach. Do produkcji energii są używane głównie węglowodany i tłuszcze. A jeśli dłużej ktoś nie je, to wtedy mówimy o głodzeniu przewlekłym. Tutaj już zaczynają być rozkładane mięśnie. Głodzenie przewlekłe może przejść w tak zwane głodzenie przewlekłe skompensowane wtedy, kiedy mózg zamiast glukozy zacznie już używać jako źródło energii ciała ketonowe. Ta niedokrwistość
Może mieć przyczyny takie, że po prostu było krwawienie, krew została utracona i jeszcze nie jest wyprodukowana odpowiednia ilość. Dlatego, że jest upośledzone tworzenie nowych erytrocytów, czy to z powodu zmniejszenia stężenia erytropoetyny, a może z powodu niedostępności żelaza. Albo dlatego, że w czasie operacji czy po operacji były podawane płyny, krystaloidy, koloidy, które rozcieńczyły nam te składniki morfotyczne krwi. Nadkrzepliwość po operacji też może się zdarzać. Nadkrzepliwość po operacji może ona wynikać na przykład z uszkodzenia i aktywacji śródbłąka naczyniowego, co aktywuje kaskadę krzepnięcia. Może wynikać z aktywacji płytek przez krążące mediatory, takie jak adrenalina i cytokiny. Może być powodowana zwolnionym przepływem krwi żylnej, wskutek tego, że chory jest odwodniony albo jest unieruchomiony. Może być spowodowana tym, że mamy więcej czynników prokoagulacyjnych, takich jak fibrynogen, albo spada stężenie czynników antykoagulacyjnych, takich jak białko C. Dziękuję.